Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na kolejnym naszym nagraniu poświęconym myśli chrześcijańskiego średniowiecza. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie papież Bonifacy VIII i jego doktryna teologiczno-polityczna, zawarta przede wszystkim w słynnej bulli Unam Sanctam z 1302 roku. Zanim przejdziemy sobie do omówienia samej bulli, jej treści i kontrowersji, którą wywołała, powiedzmy parę słów na temat samego papieża Bonifacego VIII. Nazywał się Benedetto Caetani lub Benedetto Gaetani, pisany przez C lub przez G. Nie jesteśmy tego pewni, co wynika z tego, że w wieku XIII i XIV pisano ręcznie jeszcze na pergaminie, a litery C i G, duże, jak wiadomo, są do siebie bardzo podobne, różniąc się tylko jednym szczegółem. Stąd też w różnych dokumentach czasami mamy zapisane jako C, czasami mamy zapisane jako G. Nie jesteśmy w stanie tej kwestii rozstrzygnąć z tego powodu, że obydwie formy w języku włoskim byłyby adekwatne. Benedetto Caetani znaczyłby po polsku Benedetto Cajetański, ponieważ Caetano jest to imię polskie znane jako Cajetan. Podczas gdyby był Gaetani, byłoby to od miasta Gaeta leżącego na południe od Neapolu, więc jak mówię, obydwie formy są dopuszczalne na gruncie języka polskiego. Urodził się języka włoskiego. Papież urodził się w roku 1235 w Anani, w małym pałacyku, który stał się później miejscem znanej wielkiej kontrowersji historycznej, o której zaraz sobie powiemy, a zmarł w roku 1303. Papieżem rzymskim został obrany w roku 1294 na konklawę, które też wzbudzało w swojej epoce pewne kontrowersje. Z wykształcenia był prawnikiem kanonistą. Studiował m.in. w Bolonii i prawdopodobnie również na kilku innych włoskich, najbardziej bym wtedy powiedział, zaawansowanych prawniczo uniwersytetach. Był doktorem prawa kanonicznego i zresztą autorem zbioru tzw. Liber Sextus, najważniejszych dokumentów prawa kanonicznego. Ważna rzecz, która tutaj zwraca uwagę, iż większość zebranych tutaj przez przyszłego papieża dokumentów są to przede wszystkim dekretały, znanych nam już z poprzednich filmów, Innocentego III i Innocentego IV. W roku 1302 papież wydaje słynną bullę Unam Sanctam, o której sobie zaraz szerzej powiemy, a rok później, w 1303, dochodzi do słynnego, tak zwanego, jak to się ładnie nazywa w literaturze, tak bym powiedział, ładnie nazwanego sporu w postaci incydentów w Anani, kiedy to podjęto próbę porwania Bonifacego VIII. Próby tej podjął się jeden z urzędników króla francuskiego Filipa IV Pięknego, Guillaume, czyli jakbyśmy powiedzieli po polsku Wilhelm Nogaret. Próba ta była jednakże nieudana. Francuzi chcieli porwać papieża po to, aby postawić go w Paryżu przed sądem za rzekome czary i praktyki czarnoksięskie. Próba się nie udała, dlatego że pałacyk papieski został otoczony przez mieszczan Anani lojalnych wobec papieża. Francuzi nie zdołali się przebić wraz z papieżem. W parę godzin później dojechało 400 rycerzy z pobliskich miejscowości, nawet z Rzymu. I sytuacja około 200 francuskich napastników w tym momencie stała się rozpaczliwa. Ostatecznie udało im się uciec, ponosząc ciężkie straty, ale bez papieża. Późniejsza legenda mówi, że papież został straszliwie poniżony w czasie swojej
parodniowej, nazwijmy to, niewoli jako zakładnik w Ananii. Legenda późniejsza mówi, że został spoliczkowany przez Nogareta metalową rycerską rękawicą, przy czym prawdopodobnie nie jest to prawda, dlatego że jak piszą historycy, nie piszą o tym w ogóle źródła z epoki, wspomina się o tym dopiero 100-150 lat później i tylko i wyłącznie w dokumentacji francuskiej nieprzychylnej Bonifacemu VIII, więc prawdopodobnie zdarzenie aż tak radykalne i skrajne nie miało miejsca. Wtedy, kiedy papież wygrał i wydawało się, że powinien w tym momencie ekskomunikować króla Francji za próbę porwania namiestnika Chrystusowego na ziemi, niestety papież rozchorował się ciężko i po miesiącu zmarł. Nie wiemy dokładnie, co się stało. Możemy przypuszczać, że bardzo ciężko przeżył fizyczny atak na swoją osobę i w wyniku tego ataku prawdopodobnie, w wyniku zawału lub udaru zmarł. Była to nie tylko, bym powiedział tutaj, taka osobista tragedia jako człowieka, ale również tragedia dla Kościoła katolickiego. Dlaczego? Dlatego, że w momencie po nieudanym porwaniu papieża cały świat oczekiwał ekskomuniki Filipa IV Pięknego, króla francuskiego, i prawdopodobnie cały świat jednogłośnie by tą ekskomunikę poparł, włącznie nawet ze zwolennikami króla, tymi mniej radykalnymi, no bo jednak rzeczywiście było to wydarzenie absolutnie bez precedensu. Problem polega na tym, że niestety papież Bonifacy VIII w tym momencie zaraz umiera, nie wydając tej encykliki zawierającej ekskomunikę króla, a frakcja profrancuska kardynałów w kościele wyzyskuje ten fakt i następuje obór nowego papieża pod dyktando tejże frakcji i następca Bonifacego VIII przenosi się do Awinionu pod, nazwijmy to w ten sposób, opiekę króla Francji i zaczyna się okres tak zwanej niewoli awiniońskiej kościoła. Spór ten jest ważny nie tylko ze względu na historyczną porażkę projektu papieskiej teokracji pontyfikalnej nad Christianitas. Jest ważny również dlatego, że większość naszych informacji na temat samego Bonifacego VIII czerpiemy z jego pism, jego wrogów politycznych i kościelnych, którzy stworzyli Bonifacemu VIII, no jak to się tak ładnie nazywa, czarną legendę. I taka czarna legenda Bonifacego VIII też powstała. Źródła tej legendy są dwa. Po pierwsze, jest to rzymski ród kolonnów. Kolonnowie, czy też kolonii, sam nie wiem, jak należałoby to po polsku odmienić. Był to bardzo bogaty ród patrycjatu rzymskiego. Między innymi kolonnowie mieli również wielu kardynałów w swojej rodzinie. Ród ten od samego początku znajdował się w olbrzymim konflikcie, zarówno z kardynałem jeszcze Benedetto Caetani, czy też Gaetani, a następnie już z papieżem Bonifacem VIII. Nie znamy dokładnie szczegółów tych wydarzeń. Wiemy, że Bonifacy VIII nakazał m.in. zburzenie zamków należących do tego bogatego rodu, ponieważ traktował tą frakcję familijną jako rewolucyjną w stosunku do papiestwa i swojej władzy. Kolonnowie zemścili się, można powiedzieć, na stulecia, dlatego że napisali kilka małych broszurek i rozsyłali sporo listów oczerniających Bonifacego VIII. Dokumenty te, przynajmniej ich część, zachowała się do naszych czasów, no i przedstawiają one papieża w wyjątkowo czarnym świetle, kreując pewien jego wizerunek. Na tychże dokumentach wyprodukowanych przez kolonnów, ja bym powiedział wprost, paszkwilach wyprodukowanych przez kolonnów, wzorowali się również publicyści polityczni i prawnicy Filipa IV Pięknego,
jak i późniejsi francuscy publicyści, którzy broniąc, nazwijmy to, honoru i chwały monarchii francuskiej, popierali tego króla jeszcze 100, 150 czy 200 lat później, powtarzając wszystkie zarzuty, które były wobec tego papieża formułowane najpierw przez kolonnów, a potem przez publicystów i prawników królewskich. Część z tych zarzutów znajduje się również, właściwie wszystkie, powtórzone i rozszerzone w dokumentacji do procesu Bonifacego VIII, który król Filip IV Piękny chciał wytoczyć papieżowi w razie jego udanego porwania przez grupę Nogareta i z przywiezienia do Paryża. Tam już były przygotowane wszystkie dokumenty pod proces. A ponieważ papieża nie udało się sprowadzić, no to już pośmiertnie król Francji urządził mu proces, skazując go tam na karę śmierci za różne brzydkie rzeczy. A te brzydkie rzeczy może wymieńmy, bo są to głównie trzy zarzuty. Po pierwsze, Bonifacemu VIII zarzucano zabójstwo jego poprzednika Celestyna V. Celestyn V był tak zwanym papieżem świętym. Dlaczego tak zwany? Mianowicie w tym czasie, po epoce wielkich papieży kanonistów, wielkich papieży polityków, takich jak Innocenty III, Innocenty IV, w Kościele katolickim słychać było głosy, że nie trzeba nam więcej papieża wielkiego polityka i prawodawcy, ale papieża, który będzie osobiście człowiekiem świętym i który będzie stanowił przede wszystkim wzorzec religijności, a nie będzie władcą doczesnym, panującym nad całych Christianitas. I wybrano jako takiego właśnie papieża, mnicha, który gdzieś tam sobie siedział w pieczarze, w odosobnieniu, modlił się i pościł, który przybrał imię Celestyna V. Dodajmy, że Celestyn V w ogóle nie chciał zostać papieżem. Kiedy przyszli kardynałowie i ogłosili mu, że został papieżem, to próbował uciec, dlatego że zupełnie go to nie interesowało. Ostatecznie dał się namówić. Przekonano go podobno argumentem, że skoro został wybrany na papieża, to znaczy, że asystujący w czasie wyboru Duch Święty musiał go wskazać i nie może się oprzeć poleceniu boskiemu. Także Celestyn V na pół roku został papieżem, absolutnie nie nadając się do tej roli. Nie miał zielonego pojęcia o administrowaniu kościołem, o polityce, o dziesięcinach, zarządzaniu skarbcem. Miał zresztą tego świadomość, że się absolutnie tej roli nie nadaje. Po pół roku po prostu zrezygnował z urzędu i próbował się zaszyć z powrotem gdzieś tam w swojej pustelniczej pieczarze. I następnie, według tego, co twierdzą kolonnowie i prawnicy i publicyści francuscy, po obiorze Bonifacego VIII, ten miał się podobno bardzo obawiać Celestyna V, dlatego miał go uwięzić, a następnie nakazać zamordować. Drugi bym powiedział, atak kolonnów i publicystów francuskich dotyczył kwestii nieregularnego wyboru, czyli nieregularnego konklawe z 1294 roku. O cóż chodzi? Chodzi o to, że w tym czasie panował zwyczaj, że wyboru papieża dokonywali kardynałowie rzymscy i tylko kardynałowie rzymscy, czyli de facto sami kardynałowie włoscy, którzy, można powiedzieć, no, funkcjonowali obok papieża w kurii rzymskiej. Zresztą sama funkcja kardynałów wywodziła się z duchownych miasta Rzymu, którzy byli początkowo zwykłymi duchownymi, a dopiero potem zaczęto z tego wyprowadzać funkcję kardynalską, czyli tych, no, pomocników bezpośrednich papieża. I w jeden z poprzedników, jeszcze zresztą Celestyna V, zmienił sposób tego obioru, uznając, że obiór ten jest wadliwy, w sposób, nazwijmy to, geograficznie, dlatego że uczestniczą w nim właściwie tylko Włosi.
No, czyli ci kardynałowie, którzy rezydują w Rzymie i w kurii rzymskiej. Stąd też na mniej więcej 20 lat przed wyborem Bonifacego VIII jeden z papieży wydał dokument, zaliczany potem do źródeł prawa kanonicznego, że prawo obioru nowego papieża posiadają wszyscy kardynałowie Kościoła katolickiego, bez względu na to, czy rezydują w Rzymie, czy też nie rezydują. Innymi słowy, wybór przez kardynałów zastąpiono pojęciem konklawe, na którym biorą udział wszyscy kardynałowie całego świata katolickiego. Dzisiaj jest to sposób obioru papieża dla nas tak zupełnie oczywisty, że nawet nie pamiętamy, że kiedyś można go było wybierać inaczej. Jednakże wtedy zostało to użyte przeciwko Bonifacemu VIII, dlatego że kolonnowie i publicyści i prawnicy francuscy stwierdzili, że to jest jakieś nowatorstwo w kościele, konklawę, w którym biorą udział wszyscy kardynałowie. I dlatego jest to wybór, jak to wtedy ładnie określano prawniczo, nieregularny, czyli wadliwy prawnie i, można powiedzieć, Bonifacy VIII okupuje stolec biskupa Rzymu. Wreszcie trzeci argument, który kolonnowie i prawnicy francuscy wysuwali przeciwko Bonifacemu VIII, miały być jego pakty z diabłem, praktyki czarodziejskie, sodomia, czyli praktyki, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, homoseksualne, no i 150 różnego rodzaju zarzutów tego typu. Jest tego zresztą kilkaset stron dokumentacji przygotowanej przez prawników francuskich na okoliczność procesu Bonifacego VIII, który, jak wiadomo, dokonał się pośmiertnie, w takich, dosyć powiedział, dziwnych i urągających praworządności warunkach. Jeżeli chodzi o te zarzuty, co możemy o nich powiedzieć? Podstawowy problem z tymi zarzutami jest taki, że wszystkie zostały sformułowane przez środowiska znajdujące się w radykalnej opozycji do papieża, czyli przez kolonnów i przez Francuzów. I problem polega na tym, że właściwie nie mamy dokumentów, zapisków, źródeł ze strony propapieskiej, dlatego nie jesteśmy w stanie w ogóle zweryfikować tych wiadomości. Wydają nam się one, wszystkie te zarzuty, no szczerze mówiąc, mnie jako jak studiowałem to i badałem problem, wydają mi się mocno stronnicze, przejaskrawione i wyssane z palca. Dlaczego? Dlatego, że ewentualne zabójstwo Celestyna V nie ma sensu. Dlaczego? Dlatego, że Celestyn V sam zrezygnował z urzędu papieskiego, tworząc tutaj precedens, na który się potem zresztą powoływał Benedykt XVI, abdykując. No i skoro się wycofał, sam zrezygnował z tej funkcji, no to po co jego następca miałby go mordować? Morderstwo byłoby z punktu widzenia logiki władzy wskazane ewentualnie, gdyby Celestyn V po rezygnacji twierdził, że dalej jest papieżem i Bonifacy VIII nim nie jest. Ale Celestyn V nic kompletnie takiego nie twierdził. No to po co papież miałby go zabijać? Jeżeli chodzi o nieregularność wyboru z roku 1294, sprawa jest bardziej skomplikowana, dlatego że mamy pewną tradycję obioru papieża, przeciwko której mamy dokument prawa kanonicznego o nowym sposobie wyboru papieża, wedle którego wybrano właśnie Bonifacego VIII. Ja bym powiedział tak, dzisiaj utrwaliło się dla nas, jest rzeczą oczywistą, że papież wybierany jest przez konklawę, dlatego no, każdy inny sposób wyboru wydaje nam się nieoczywisty. Wtedy można powiedzieć, że była pewna tradycja i był nowy dokument prawa kościelnego, który wprowadzał nowe uregulowanie. No i można powiedzieć, że legaliści stali na gruncie nowego dokumentu, podczas kiedy no, tradycjonaliści ówcześni stali na gruncie ówczesnej tradycji i każda z tych, że tak powiem, stron miała swoje racje. Tego się nie da w sposób jednoznaczny ani potwierdzić, ani zanegować, czy był to wybór regularny, czy nieregularny, bo właśnie zmieniano zasady wyboru. Co do trzeciego zarzutu, czyli tych wszystkich paktów z diabłem, czarami i sodomii, no to ja powiem w ten sposób. Gdyby to były jakieś pojedyncze zarzuty, to można by się nad tym zastanawiać, ale biorąc pod uwagę
poziom absurdu, który tam był sformułowany w tych zarzutach, kiedy właściwie no, Bonifacego VIII przedstawiono jako zdemoralizowanego, zboczonego antychrysta, paktującego z diabłem i tak dalej, no to powiem tak, raczej wygląda to nam na tak zwany, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czarny PR, który ma trochę mało wspólnego z rzeczywistością. No po prostu liczba tych zarzutów i poziom absurdalności jest zbyt duży, żeby kierujący się rozumem współczesny historyk mógł w to uwierzyć. Może uwierzyć w jakieś jeden czy dwa z tych pośród tych zarzutów, ale nie w całą setkę tych zarzutów, których jeden jest bardziej radykalny od drugiego. No ale jak mówię, nie jesteśmy w stanie tych wszystkich zarzutów tak naprawdę zweryfikować. Z punktu widzenia historyka myśli politycznej i historyka kościoła, Bonifacy VIII zawsze cieszył się dla historyków i dla kanonistów znacznie większym autorytetem i większą sympatią, dlatego że jako historyk doktryn politycznych mogę powiedzieć, że papież Bonifacy VIII był czystym kontynuatorem prawa kanonicznego, eklezjologii i koncepcji religijno-politycznych przedstawianych przez papieża Innocentego IV, o którym tutaj żeśmy sobie w jednym z poprzednich odcinków rozmawiali. Ma również inne zasługi, to znaczy był wybitnym znawcą prawa kanonicznego, jak wspomniałem, autorem zbioru Liber Sextus. Uważa się również go za papieża, który był bardzo sprawnym administratorem w kościele, między innymi dzięki papieskim reformom kościelnym. Papiestwo stało się pod względem dochodu, zajęło czwartą pozycję w Europie po królestwach Francji, Anglii i Królestwie Sycylii. Także było to jedno z najbardziej, bym powiedział, dobrze zorganizowanych ówczesnych państw z bardzo sprawną dyplomacją. Wreszcie papież położył również znaczne zasługi w rozwoju nauki kościelnej, tworząc istniejący po dzień dzisiejszy Uniwersytet w Rzymie La Sapienza. Tam przede wszystkim chodziło o kształcenie oczywiście teologów i prawników. Także jakby no, wizerunki papieża Bonifacego VIII są dwa, ten czarny i ten, nazwijmy, oparty na sprawdzalnej faktografii, i obydwa te wizerunki papieża zdecydowanie od siebie się radykalnie różnią i nie jesteśmy w stanie wszystkim tych zarzutów, jak mówię, zweryfikować z braku jakichkolwiek źródeł, które nie byłyby skrajnie krytyczne wobec tego papieża. Jeśli chodzi o doktrynę teologiczną i polityczną Bonifacego VIII, to tutaj musimy, tak jak wspomniałem, powiedzieć, że jest to najdoskonalszy i najlepszy uczeń prawa kanonicznego Innocentego III, a szczególnie Innocentego IV, wielkiego papieża kanonisty. Papież uważa i głosi to. To widać już jest jego przysiędze papieskiej w momencie wyniesienia do godności papieża, iż istotą władzy papieskiej jest władza kluczy, czyli tak po łacinie potestas clavium. Władza kluczy była w średniowieczu traktowana zdecydowanie szerzej niż dzisiaj. Dzisiaj właściwie o władzy kluczy papieskiej to się mówi, że papież ma prawo wiązania i rozwiązywania, i w świadomości potocznej, również katolików, kojarzy się to przede wszystkim z prawem małżeńskim, czyli z prawem przede wszystkim stwierdzania nieważności małżeństwa. Z tym się głównie kojarzy ta władza kluczy. W średniowieczu władza kluczy była pojęciem bardzo szerokim, dlatego że utożsamiano ją z opieką nad wszystkimi przysięgami, jakie są tylko składane. Zarówno przysięga małżeńska, i to się zachowało po dzień dzisiejszy, jak i również przysięgi w różnego rodzaju polityczne, czyli na przykład poddani przysięgają lojalność królowi. Królowie, przejmując władzę w momencie wyniesienia do godności monarchii, przysięgają na przykład, że będą przestrzegać starych praw królestwa. Królowie przysięgają sobie zachowanie warunków zawieranego pokoju i tak dalej, i tak dalej. I w średniowieczu uważano, że władza wiązania, przede wszystkim rozwiązywania tego typu przysięg, sprawowana jest w ręku, mieści się w ręku papieża, który posiada władzę
klucz. I w tejże przysiędze papieskiej z roku 1294 władza kluczy jest traktowana przede wszystkim jako misja papieska, obowiązek papieski strzeżenia litery i tradycji katolickiej. Nie tylko litery, czyli tekstu Pisma Świętego i jego prawidłowej interpretacji, ale również tradycji katolickiej i ona jest bardzo mocno w tej przysiędze rozbudowana, dlatego że do tej tradycji katolickiej Bonifacy VIII wylicza postanowienia soborów, dekretały swoich poprzedników papieży, naukę ojców i doktorów Kościoła, naukę kanonistów i tak dalej. Tutaj zwraca uwagę przede wszystkim przewaga tego elementu tradycji katolickiej nad samą literą biblijną i, to jest również bardzo interesujące, bardzo mocne podkreślenie tradycji tworzonej przez kanonistów, czyli przez prawników katolickich dotyczącej Kościoła, co prawdopodobnie wynika z tego, że Bonifacy VIII sam z wykształcenia był doktorem prawa kanonicznego. Następnie w nauce papieskiej mamy tradycyjny motyw już znany nam od Grzegorza VII, Innocentego III czy Innocentego IV, a mianowicie teorię dwóch mieczy. A mianowicie, iż papież posiada dwa miecze. Miecz kościelny, którym kieruje bezpośrednio i znajduje się on bezpośrednio we władzy papieskiej, i miecz doczesny, który znajduje się w rękach, no już nie cesarza, bo cesarz wtedy jest, bym powiedział, instytucja cesarska znajduje się na dnie, ale jest to instytucja znajdująca się w rękach władców doczesnych, nad którą Kościół katolicki w osobie papieża pełni swojego rodzaju protekcję i, jak to jest ujęte, władza rządzi tak jak chce, w sprawach politycznych, ale musi się kierować w swojej władzy i w swoich aktach prawnych nauką Kościoła i poleceniami papieskimi. Czyli wolność, można powiedzieć, polityczna władców zaczyna się tam, gdzie nie ma żadnych kościelnych dokumentów, zaleceń i poleceń. Generalnie panuje pogląd w literaturze, i że Bonifacy VIII, podobnie jak to Innocenty III planował, chciał stworzyć swojego rodzaju imperium pontyfikalne w chrześcijańskiej Europie, którego celem była wielka krucjata, aby wyzwolić Jerozolimę, na czele której to, może nie militarnie jako wódz, ale politycznie stać miał bezpośrednio sam papież. Koncepcja ta jest koncepcją, która z jednej strony, można powiedzieć, językowo, terminologicznie związana jest z tradycją dwóch mieczy i władzy pośredniej i bezpośredniej, czyli z tą ścisłą ortodoksją tradycji katolickiej. Jeśli jednakże wczytamy się w różne rzeczy, w różne dokumenty i zapiski z epoki, to zobaczymy, że jest ta władza dwóch mieczy interpretowana w kategoriach Innocentego IV, który uważał, że jakkolwiek Kościół posiada, papież posiada tylko bezpośrednio władzę nad Kościołem, a pośrednio nad światem politycznym, to są takie przypadki, momenty, kiedy papież ma prawo przejąć władzę polityczną z rąk władców, pomijając ich, czy też w ogóle zdejmując z tronu, i zarządzać bezpośrednio Kościołem. Świadczą o tym różnego rodzaju dokumenty, między innymi zapiski pewnego niderlandzkiego kupca, który w roku 1300, w roku tak zwanym, jak to wtedy nazywano, jubileuszowym, no bo 1300, przybył do Rzymu i oglądał różnego rodzaju uroczystości kościelne. Tutaj zacytuję z mojej książki Teokracja papieska 1073-1378, taki fragment tegoż otóż niderlandzkiego kupca, który zresztą, co ciekawe, wszystkie swoje zapiski zostawił nam w języku wczesnofrancuskim. A mianowicie tenże kupiec twierdzi, iż w centralnym momencie uroczystości roku jubileuszowego na jednym z rzymskich placów pojawił się papież Bonifacy VIII z insygniami cesarskimi w rękach. I pojawiwszy się, papież zakrzyknął: „Jestem Cezarem.
Na ten sygnał Giermek podał mu dwa miecze, mówiąc: oto są dwa miecze. To jest bardzo ważna i ciekawa wypowiedź, świadcząca o tym, iż papież stwierdza, że posiada nie tylko władzę kościelną, ale będąc Cezarem, mając dwa miecze, również władzę polityczną nad całym Christianitas. I co więcej, ten sam kupiec, kilka stron dalej w swoich zapiskach z tej podróży, mówi nam jeszcze jedną ciekawą rzecz, a mianowicie w jakimś kolejnym wystąpieniu papież miał określić się mianem francuskim, które on zapisał po francusku jako souverain. Souverain, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli suweren w języku polskim. Jest to ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że jest to dokument z roku 1300. Jest to pierwsze zapisane w języku francuskim słowo suweren. Ono mogło być zapisane wyłącznie w języku francuskim, ponieważ mediewalna, średniowieczna łacina nie znała pojęcia suwerena i suwerenności. Nie było takiego słowa. I jest to pierwsze słowo suweren zapisane w języku francuskim w dziejach. Ciekawostką jest nie to, że to słowo się nagle pojawia w roku 1300, no bo się wtedy już pojawiają te suwerenne monarchie i tak dalej. To jest jakby najbardziej adekwatne. Ciekawostką jest to, że używa tego słowa prawdopodobnie w języku włoskim, jak się należy domyślać, używa tego słowa papież w stosunku do samego siebie, ogłaszając się suwerenem nad całym światem chrześcijańskim. A suweren to jest ktoś, kto rządzi nie tylko bezpośrednio nad Kościołem, ale również bezpośrednio nad państwami chrześcijańskimi. Także jest to coś innego, zdecydowanie coś innego niż typowo feudalna konstrukcja, gdzie nad światem politycznym papież rządzi za pośrednictwem cesarza i monarchów. Tutaj jest władza bezpośrednia. Jest to z pewnością myśl zaczerpnięta z prawa kanonicznego tworzonego przez Innocentego IV, o czym było tutaj już mowa. Następnie różne dokumenty z tej epoki wskazują nam na to, iż papież bardzo mocno definiuje, kiedy może sprawować swoją suwerenność w kwestiach polityki, czyli no, w świecie doczesnym. A mianowicie jest to formuła wzięta od Innocentego III, ratione peccati, czyli z racji grzechu. Wtedy, kiedy papież widzi grzech, grzech popełniany przez państwo, władzę, władcę, króla, księcia czy cesarza, wtedy może interweniować, ponieważ władza polityczna w myśl znanego nam już augustynizmu politycznego pochodzi od Kościoła, pochodzi z nadania Kościoła katolickiego. Dosyć dobrze wszystkie te problemy opisuje jeden z najbliższych współpracowników papieża, kardynał Mateusz Acquasparta, który pisze w ten sposób. Biskupi mają władzę. Papież posiada władzę najwyższą. Nikt nie ma prawa go ograniczyć. W Kościele, będącym okrętem Chrystusa i Piotra, jest tylko jeden nawigator i jeden kapitan, któremu cały świat winien podlegać i słuchać go, i który jest panem tego, co doczesne i tego, co duchowne, który ma pełnię władzy. To właśnie papież, następca Piotra. I ci, którzy wierzą, myślą tak jak on. Ci, którzy wierzą inaczej, myślą źle. Jest rzeczą oczywistą, że nikt nie może poddawać w wątpliwość, że papieżowi wolno osądzać wszystko, co doczesne, z racji grzechu. Dlatego są dwie jurysdykcje. Duchowna i doczesna. No, jest to, bym powiedział, klasyczny cytat charakterystyczny dla języka, można powiedzieć, teokratycznej, pontyfikalnej suwerenności, dlatego że nie ma tutaj, w tym fragmencie przeczytanym przeze mnie kardynała Acquasparty, nie ma tutaj rozróżnienia na władzę duchowną i władzę doczesną. Władza papieska nad obydwoma sferami jest taka sama i określilibyśmy ją mianem suwerennej, jak to określił najprawdopodobniej sam Bonifacy VIII.
W roku 1302 papież Bonifacy VIII wydaje swój najsłynniejszy dokument, a mianowicie Bullę Unam Sancta. W bulli tej stwierdza po pierwsze, że poza Kościołem nie ma zbawienia, a na czele Kościoła stoi jednoosobowo papież, ponieważ posiada asystencję Ducha Świętego, co jest gwarancją nieomylności jego decyzji. Papież nie używa jeszcze pojęcia nieomylności, ponieważ pojęcie to wtedy nie istniało, ale w każdym razie można powiedzieć słuszności i sprawiedliwości wszystkich jego decyzji. Przeczytajmy zresztą odpowiedni fragment raz jeszcze z bulli Unam Sancta, bo jest bardzo charakterystyczny, dobrze przedstawiający doktrynę papieską. Do dyspozycji tego pasterza, czyli papieża, pozostają dwa miecze, to znaczy władza duchowa i doczesna. Kiedy bowiem apostołowie powiedzieli, oto tutaj są dwa miecze, to znaczy w Kościele, Pan nie odpowiedział im, że to za nadto, lecz że to wystarczy. Ten zaś, kto przeczy temu, że miecz władzy doczesnej należy do Piotra, zapewne źle pojął słowa Pana mówiącego schowaj swój miecz do pochwy. Mateusz 26:52. Obydwa miecze pozostają zatem w gestii Kościoła, i duchowy, i materialny. Lecz ten drugi ma być używany dla pożytku Kościoła, ten pierwszy natomiast przez Kościół. Jeden należy do kapłana, drugi do króla i rycerzy, ale na rozkaz i dla pożytku kapłana. Trzeba zatem, aby jeden miecz był podległy drugiemu, oraz żeby władza doczesna podlegała duchowej. Apostoł stwierdza przecież, że nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały przez Niego ustanowione. Święty Paweł, list do Rzymian. Nie byłoby przecież właściwe uporządkowanie, gdyby jeden miecz nie podlegał drugiemu. Tak jak coś niższego sprowadza się za pośrednictwem czegoś innego do czegoś najwyższego. Poświadcza to też Pismo Święte, że władza duchowa ma ustanawiać i osądzać władzę doczesną, gdyby okazała się niedobra. No, mamy tutaj, bym powiedział, radykalny program teokratyczny, który, można powiedzieć, jest wzmocniony przez inny kontrowersyjny i często omawiany w literaturze fragment Bulli Unam Sancta, no bo powiedzmy, że o ile ten pierwszy budzi przede wszystkim dyskusje wśród ówczesnych polityków, prawników, kanonistów i tak dalej, no to następny fragment budzi przede wszystkim wielkie kontrowersje pośród teologów, a mianowicie jest to teoria tak zwanego uświęcenia. Już momencik, bo mi się zamknęło. Teoria uświęcenia. Papież pisze w Bulli Unam Sancta w ten sposób. Jak to potwierdza apostoł święty Paweł? Człowiek duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Pierwszy list do Koryntian. Taka właśnie władza, jaka została dana człowiekowi i jest przez niego sprawowana, nie jest już mocą ludzką, lecz raczej władzą boską, pisze papież. Taką zaś jest władza Piotra, nazwanego niewzruszoną skałą, dana jemu oraz jego następcom przez samego Chrystusa, do którego odnoszą się boskie słowa Pana mówiącego do samego Piotra. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, i tak dalej. Każdy więc, kto się sprzeciwia tej władzy ustanowionej przez Boga, sprzeciwia się boskiemu rozporządzeniu, i podobny jest do manichejczyka, który wymyśla sobie dwie zasady, co osądzamy jako fałsz i herezję. Ponieważ, jak zaświadcza Mojżesz, Bóg stworzył niebo i ziemię według jednej zasady, a nie według wielu zasad. Stwierdzamy zatem, deklarujemy i ogłaszamy, że do zbawienia absolutnie konieczne jest przyjęcie prawdy, iż wszystkie istoty ludzkie podlegają papieżowi rzymskiemu. No, ta koncepcja, że człowiek duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony, wzbudziła
olbrzymią kontrowersję, zarówno w kanonistyce ówczesnej, późniejszej, jak i, prawdę mówiąc, wzbudza olbrzymie kontrowersje po dzień dzisiejszy. Dlaczego? Dlatego, że badacze nieprzychylni papieżowi Bonifacemu VIII. Nawet taka postać tej rangi intelektualnej we współczesnej, bym powiedział, filozofii politycznej, jak Erik Fegelin, nawiasem mówiąc protestant, więc to, ta interpretacja może być, że tak powiem, z tego powodu trochę przekrzywiona. Mianowicie niechętni papieżowi badacze i komentatorzy twierdzą, że jest to herezja polegająca na tym, że papież twierdzi, iż w momencie obioru na papieża i w momencie wyniesienia do godności papieskiej zmienia się natura ludzka i papież człowieka przekształca się w istotę duchową, nazwijmy to w ten sposób, znajdującą się na wyższym szczeblu drabiny bytów, drabiny ontologicznej. I że jest to koncepcja z tego powodu heretycka, bo oczywiście papież zasiadając na urzędzie, na stolcu papieskim, no, natura jego ludzka w żaden sposób się nie zmienia. Jego władza jest dalej, bym powiedział, władzą ludzką, tyle tylko, że władzą asystowaną przez Ducha Świętego, który asystuje jednakże dalej człowiekowi, a nie jakiemuś aniołowi, półbogu, czy kimś tam, kto został właśnie przebóstwiony z powodu objęcia urzędu. To jest jedna interpretacja. Druga interpretacja, do której osobiście ja się skłaniam. W moim przekonaniu papież Bonifacy VIII jako kanonista chciał zapisać w języku niewykształconym wtedy, odpowiednim, prawniczym, zarówno kanonicznym, jak i prawo, nazwijmy to prawa politycznego, konstytucyjnego, nadzwyczajny status urzędu papieskiego. To znaczy, polegałby ten status na tym, że osoba pełniąca urząd papieski z racji pełnienia tego urzędu i asystencji Ducha Świętego sprawuje władzę nieomylną nad Kościołem i władzę suwerenną nad państwami chrześcijańskimi. I problem Bonifacego VIII polegał na tym, iż ówczesna łacina nie znała jeszcze pojęcia nieomylności, również nieomylności kościelnej, a ówczesny łacina, z kolei prawnicza, nie znała pojęcia suwerenności. Dlatego też nie można było tego w języku łacińskim nazwać pojęciami nieomylność i suwerenność. Nie było takich słów. Dlatego też papież starał się w języku teologicznym opisać problem i opisując ten problem, no, opisał to, można powiedzieć, to naokoło, posługując się tutaj cytatem biblijnym ze świętego Pawła o tym, prawda, człowieku duchowym, który wszystkich osądza, a przez nikogo sam nie jest osądzany. Tutaj zresztą w tej kwestii, jeśli chodzi o tą dyskusję, no, nad tym, co papież chciał powiedzieć, no, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie tego zawyrokować. Niektórzy badacze, ja zresztą to sam robiłem w teokracji papieskiej swojej, odsyłają w tym miejscu do pism Idziego Rzymianina, przede wszystkim do dzieła o władzy eklezjalnej z 1302 roku, czyli ukończonego w momencie, kiedy mniej więcej w tym samym roku, nie wiemy czy przed, czy po, kiedy został opublikowany dokument Unam Sanctam. Niektórzy badacze twierdzą, że być może Idzi Rzymianin, który akurat przebywał zresztą wtedy w Rzymie, być może, że został poproszony jako, jak to się dzisiaj nazywa, ghostwriter, prawda, aby napisać ten dokument. Inni przypuszczają, że pismo to o władzy eklezjalnej Idziego Rzymianina było już skończone lub jakiś rękopis nieskończony był do dyspozycji papieża, który go studiował i na podstawie tego rękopisu sformułował swoją teorię
władzy papieskiej właśnie w Bulli Unam Sanctam. Nie dojdziemy tego, bo nie mamy źródeł, jaka była rola Idziego Rzymianina, ale rzeczywiście są tutaj pewne koncepcje, które są zastanawiające, dlatego że u Idziego Rzymianina też się znajdują się dwa pojęcia doskonalenia człowieka, a mianowicie perfectio personalis i perfectio status. Perfekcja personalizm możemy przetłumaczyć jako doskonalenie się osobiste, które człowiek robi poprzez wiarę, praktyki religijne, jałmużnę, dobre uczynki, prawda, i tak dalej. Każdy z nas to praktykuje. I perfekcja status, czyli perfekcja, doskonalenie statusu, trzeba by po polsku powiedzieć, związane ze stanowiskiem. To znaczy, iż osoba, która jest, mówi Idzi Rzymianin, przyjmuje święcenia kapłańskie, uzyskuje status doskonałości wyższy niż laikat. Ktoś, kto przyjmuje święcenia biskupie, znów idzie w górę, no i na samym, bym powiedział, hierarchii, na samej górze znajduje się papież rzymski, który ten perfectio status ma najwyższy. Co zresztą ciekawe, i to jest zresztą w moim przekonaniu najsilniejsza przesłanka, że Idzi Rzymianin miał coś wspólnego z Unam Sancta, jest to, iż Idzi również powołuje się na wspomniany tutaj, cytowany przez papieża, pierwszy list do Koryntian i też znajduje się tam ten sam cytat. Także no, coś, ten Idzi Rzymianin z pewnością z napisaniem Bulli Unam Sancta miał coś wspólnego, ale nie jesteśmy w stanie tak naprawdę powiedzieć co. Również to ciekawe, u Idziego Rzymianina znajdują się cały ten, bym powiedział, nieporadny jeszcze średniowieczny język do opisania nieomylności i suwerenności papieskiej. Ja tutaj bardzo starannie to opisuję właśnie w mojej książce Teokracja papieska, porównując to z językiem Karla Schmidta z XX wieku, bo tam też się znajdują ciągle te odwołania do sytuacji wyjątkowych, kiedy papież przejmuje pełnię władz. Gdybyśmy mieli podsumować całą tą koncepcję Bonifacego VIII, no to można powiedzieć tak, no z powodu porażki papiestwa w sporze z królem Francji po śmierci Bonifacego VIII, oczywiście sama koncepcja w praktyce upadła i podupadła, chociaż będzie dalej kontynuowana w czasie niewoli awiniońskiej przez wielkich kanonistów. O czym będziemy sobie mówili na filmie poświęconym wielkim kanonistom średniowiecznym. Teoria jednakże generalnie się nie przyjęła. Dlaczego? Dlatego, że w Kościele katolickim zdecydowanie zwyciężyła inna linia, inny kierunek teologiczny. Myśl Bonifacego VIII, jakkolwiek bardzo głęboko oparta na prawie, i racjonalności prawnej zaczerpnięta jest z teologii świętego Augustyna i całej tej wizji, iż Kościół dominuje nad światem polityki, daje mu wszelką prawowitość, legitymizację władzy i tak dalej. No myśl ta, jak wiemy, no ostatecznie w Kościele katolickim została wyparta przez tomizm świętego Tomasza z Akwinu. I tomiści twierdzili, iż władza nie pochodzi z nadania kościelnego, tylko pochodzi z natury. A więc jest faktem naturalnym i nie potrzeba tutaj kościoła, żeby istniała władza prawowita. Stąd też u tomistów mamy przekonanie, że państwa pogańskie również są prawowite. Więc w tym sensie jakby cała koncepcja nie ugruntowała się. Inaczej wygląda kwestia, jeśli chodzi o to opisanie władzy papieskiej, pomijając no, ten cały język świętego Pawła i tę wizję uświęcenia papieskiego, no to jakby to, co jest esencją tego, to znaczy pojęcia nieomylności papieskiej i papieskiej suwerenności w Kościele, którą się dzisiaj określa mianem prymatu papieskiego w Kościele, oczywiście się przyjęły. I to zresztą widzimy bardzo dobrze przy dyskusjach, które miały miejsce w latach 1869-1870 przy okazji Soboru Watykańskiego I, gdzie zdefiniowano dogmat o nieomylności i prymacie papieża.
Otóż ja bym powiedział tak, sam dogmat, jeśli chodzi o jego esencję, jest to dogmat, który no, jest bardzo bliski, przynajmniej w tych kwestiach eklezjalnych, kościelnych, nauczaniu Bonifacego VIII, bo papież pełni władzę, można powiedzieć, suwerenną i nieomylną w Kościele. Równocześnie sam Bonifacy VIII był w tym czasie no, mocno krytykowany i nawet ci, którzy się powoływali na jego koncepcję, zaznaczali, że ta władza papieska, suwerenna i nieomylna, jest tylko w Kościele katolickim. Za czasów Bonifacego VIII traktowano ją mocno szerzej, z bardzo prostego powodu, i odpowiedź na to znajdziemy u wspomnianego już Idziego Rzymianina. A mianowicie Idzi Rzymianin twierdzi, że papież jest nieomylny i posiada prymat. Ja mówię, nie używając tych słów, bo wtedy jeszcze one nie istniały, ale z opisu jego tak to wynika. Papież jest, posiada prymat, posiada suwerenność i nieomylność w kwestiach dotyczących wiary i moralności. I problem cały polega na tym, iż dla nas, o ile kwestia wiary pomiędzy średniowieczem a czasami współczesnymi tutaj rozumienie się nie zmieniło, to zmieniło się rozumienie pojęcia moralności. Otóż dla nas moralność kojarzy się z naszymi aktami, działaniami jednostkowymi, osobowymi. W średniowieczu uważano, że ponieważ polityka powstała w wyniku grzechu pierworodnego, wtedy powstały władza państwa, więc i polityka, to uważano, że cała sfera polityczna jest częścią moralności. Dlatego też, jeśli papież i przyznawano papieżowi prymat, nieomylność w kwestiach moralności, to tym samym Idzi Rzymianin uważał, że skoro częścią moralności jest sfera polityki, no to papież jest również nieomylny w kwestiach politycznych, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, jest suwerenny. Ta zmiana semantyczna, pojęciowa, pojęcia moralności, bo my dzisiaj w ten sposób polityki nie traktujemy jako części moralności, co najwyżej domagamy się, żeby politycy byli moralni, ale sama nauka o polityce jest jakby czymś zupełnie oddzielnym, świeckim i nikt nie twierdzi, że jest inaczej. Dlatego też na Soborze Watykańskim I w roku 1870, przyjmując wizję wszechwładzy papieskiej, jego nieomylności, zdecydowanie inaczej zdefiniowano, bo inaczej rozumiano pojęcie moralności, a więc zakresu władzy papieskiej, i na pewno nikt, nawet ci, którzy będą cytowali Bonifacego VIII, nie twierdził, że papież jest nieomylny w kwestiach politycznych, ustrojowych czy prawa międzynarodowego. Także można powiedzieć, iż spuścizna Bonifacego VIII została przez Kościół zaakceptowana, ale w sposób wybiórczy, co wynika przede wszystkim ze zmiany znaczenia pojęć, którymi się posługiwano na początku XIV wieku i którymi się posługiwano w XIX wieku w czasie Soboru Watykańskiego I. I my zresztą posługujemy się tym aparatem pojęciowym takim samym jak ludzie w XIX wieku. To byłoby, proszę Państwa, na dzisiaj. Na tyle o Bonifacym VIII. Następnym spotykamy się na następnym naszym wykładzie, który będzie dotyczył głównego oponenta tegoż papieża, a mianowicie Filipa IV Pięknego. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Thank you.